Hejo, hejo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niepopularny, a to jest House Builder? Tak, House Builder. I bierzemy się za domek arabski. I tak sobie myślę, że zbliżymy się do tego domku arabskiego, zobaczymy mniej więcej jak to wygląda, no a później gdzieś tam przebitkami będę wam to montował. Natomiast nie będę was tutaj całość trzymał. Jest to standardowy domek, chyba bez żadnego DLC, bez niczego takiego. Dalej trzymamy się w klimacie Halloween. Czy ja właśnie spartoliłem? Tak. Tu jest gdzieś opcja resetuj pozycję gracza. Ok. Czyli szybko mi poszło. Szybko popsułem grę. Dobra. Przejdźmy się po okolicy, szukając tego duszka. I może od tego zaczniemy wszystko. Duszek, duszek, duszek. I tadam. Szybko znaleziony duszek. Czy tutaj jeszcze jakiś hajs leży na arabskich ulicach? To wiadomo, to tam tylko Lamborghini, ten tu. Okej. Słychać było samochody. Jak wiadomo, tutaj wiadomo, Lamborghini, takie rzeczy gdzieś tam po ulicach, gdzieś tam pokitrane, ale i złote klamki. Natomiast innych rzeczy tutaj nie znajdziemy, no wiadomo. Oni mają troszkę inne podejście. Dobra, no to cóż, ja się będę brał tutaj za robotę, za wszystko po kolei. No i myślę, że będę wam robił przebitki co chwilę. No i może i albo po prostu takie całościówki, zobaczymy. Albo przyspieszony czas. Nie, przyspieszony czas raczej nie. Dobra, no to lecimy dalej. No, to sytuacja wygląda tak, że wylałem tutaj beton, postawiłem tutaj bloczki, a tu mi każe położyć płytki, bo tu tak samo wylałem betonik. Jakby kogoś interesowało, dlaczego nie ma muzyki w tle, otóż sytuacja wygląda tak, że przy ostatnim odcinku nawycinałem się tyle muzyki i tyle tam fragmentów dźwiękowych i tak dalej, że stwierdziłem, że nie chcę mi się z tym bawić. A tu nawet nie chodzi o to, że nie będę miał kasy jakby z reklam czy coś, bo po prostu YouTube wyłącza zarabianie na takim filmie. No i kwestia jest taka, że filmy, które mają wyłączone zarabianie, mają zerową promowalność na YouTubie, tak? Nie można tworzyć kanału, który nie zarabia, no bo prosta kwestia, no. Nikomu się to nie opłaca, ani mi się to nie opłaca, ani YouTube'owi się to nie opłaca. Nawet gdyby mi się opłacało, w sumie nie miałbym z tego jakiejś różnicy, to nawet gdybym to robił, to po prostu YouTube będzie mi blokował kanał na zasadzie, że no nie generuje dla nich zarobków, nie? Co jest rzeczą całkowicie normalną, nie? Ja nie widzę w tym nic dziwnego, no ale jak coś, no to mówię, żeby nie było i tłumaczę się troszkę też, dlaczego to wygląda tak, jak wygląda, żebyście troszeczkę bardziej może zrozumieli, dlaczego jest jak jest i dlaczego muszę pewnych rzeczy przestrzegać i robić w pewien sposób, bo jak nie, no to kanał zniknie, nie? Tak już całkowicie, znaczy kanał już ledwo, ale zawsze wtedy tak całkowicie. Dobra, bo ja tutaj zacząłem klikać jakieś bzdurne rzeczy, a mam robić po kolei. Ułóż cegły, przygotuj podstawę dla desek tarasowych, zbuduj altanę. Wszystkie trzy rzeczy naraz. I za co się wziąć w tym momencie? Ale dlaczego? Ale jak? Ale po co? Ale z której strony? Ale że gdzie? No pierdzielca można dostać. To jest... Nie. To jest tu. Dobra. To pójdzie szybciutko. To poszło szybciutko, tak? Tutaj jeszcze cegiełki. Jest git. Cegiełek nie ma szans, żebym odłożył. Także nie mam się co nawet na to nastawiać. Murowanko na całego. A, to już jest murowana cała chata. No to bardzo dobrze, to pewnie do piętra. Do piętra pewnie tutaj będziemy budować. Dum, 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 dum. No, nie. Zabrakło. Panie, dawaj więcej. Tutaj musi cała chata powstać. Oni mają takie łukowate, to nie? Ciekawe, że takie łuki budowane. U nas zazwyczaj to wszystkie drzwi, no to framugę zwykłą się po prostu robi prostą i później w nią się coś wstawia, a tutaj wygląda, jakby to już miało takie zostać. No, ciekawie. Ciekawie bym powiedział. No i co? I gdzieś jeszcze nie włożyłem jakiegoś, ten, pustaczka? Tutaj na rogu. Serio. Dobra. Cegiełki. I skończyły mi się cegiełki. Dawaj, więcej cegiełków. I tutaj okna tak samo. I główne drzwi tak samo. Kurde, ładnie to wygląda. No ale po co takie na samochód? No to już na samochód to nie kumam. Na garaż znaczy się.
To tego nie rozumiem. To już przerasta wizja artystyczna moją wizję. Nie wiem, realistyczną. Dobra, polecam igiereczka oczywiście już sobie zastosować ten podejścik, ale to wydaje mi się, że jeszcze nie potrzebuję. Szczególnie, że on to kładzie na tym samym poziomie. Nie robimy tego wyżej, nie? Jakby kładziemy tylko takie kółeczko wokół domku. I tutaj w środku, i tutaj. Outstanding! Okej. I co teraz? 43, znowu cegły zwykłe. Okej. I znowu cegły. Serio? Dobra, i tu już ma sens, nie? Jakbyśmy mieli stosować... jakbyśmy mieli stosować te specjalne. Ten podeścik. Jak to się nazywa? Kurde. Nie szalunek. Kurde, Fibel, no jak to się nazywa? Nie przypomnę sobie. Nie przypomnę sobie. Będziecie musieli napisać. Serio? Serio sobie nich ciula nie przypomnę. Kurde. Jak to się nazywało? Przecież to nieraz się pożycza od znajomka, od sąsiada, bo się nie ma. Bo jeden ma na 10. No. Rusztowanie jest podpisane. Rusztowanie. Ja pingole, ale totalnie mi wyleciało. No to chyba tak średnio wpasowane. Tak bym powiedział, że w ogóle nie wpasowane. To okno w to. Chyba coś poszło nie tak, nie? Tak jakby... What the heck? Nie, ale to, że ja tak, nie, no na pewno to tak wszędzie jest, nie, że to nie jest, że błąd u mnie, tylko twórcy, hello. A nie, dobra, tu się czymś wypełnia, dobra, ja już myślałem, że ten, że jest sportolone całe, okej, okay. nie, dobra, mea culpa. Czekajcie, dobra, bierzemy to, mogę to wziąć naraz, od razu, bierzemy naraz wszystko. Kurde, ja już myślałem, że to takie skichane jest, a to nie, a oni taki jakiś wypełniacz tu u góry biały. Takie. No przejdziesz przez to. Oczywiście wszystkie są takie samo, ale każdy jest do innego. Wow, no i teraz będzie... Teraz będzie podkładanko. Używam mojego multikliku, sprawdza się. W takich sytuacjach. Zamiast klikania każdego miejsca. Po co psuć myszkę? Lepiej psuć oprogramowanie i grę, a nie myszkę. Dobra, i teraz na górze te dechy. Ile trzeba tych desek? 15. Ile ja mam w ekwipunku? 12. No to jeszcze muszę sobie zabrać. A to nie tu. Dobra, tylko tu. Tutaj. Bo to jest, żeby wylać strop, nie? Tutaj będzie wylewany strop. I na tym pewnie będzie trzeba jeszcze jakieś... O, właśnie. Dokładnie. Jeszcze dodatkowy szalunek. No, super. Dobra. No to ja się będę bawił poza nagraniem, bo tutaj ewidentnie no, muszę wylać stop. Tu muszę przygotować pod taras, więc... Będzie zabawa. Heju, i lecimy. Nie, do góry, nie tak, w dół. A, dobra, wait. Na dół było kółkiem. Dobra, kółkiem na dół, do góry. I... Jest! Dobra, wychodzimy z dźwigu. Ja pingole! Nie mogłem ogarnąć dźwigu, pogubiłem się z dźwigiem. Dobra, altankę mamy zbudowaną, basenik mamy zbudowany. Teraz mamy umieść duże, ozdobne cosie. Okej, okay. Umieszczamy duże, ozdobne cosie. Strasznie dużo tutaj wylewa się betonu, w sensie taki do, trochę nasz polski styl budownictwa, taki europejski pod względem ilości betonu, ale
Ale też w niektórych miejscach tak wydawało mi się, że za dużo tego lanego betonu, nie? Że coś by można było rzucić z prefabrykatu, coś by można było jakoś trochę inaczej obmyślić, a tutaj praktycznie wszystko tym lanym betonikiem było rzucane. Oczywiście, że nie ma. I dlatego ma być 20. No to kupmy 20 i to już powinien być koniec domku. Czam, 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 czam. Dawaj. 92%, no to już powinien być koniec, albo blisko końca. No, serio nie przejdzie tak? No dobra, no. Skoro nie, no to tak damy radę. Dobra, lecim. Kółeczko i jest. O! A to co? Ile tego ma być? 100? Ja pinkole. Jakieś słupki balustrady arabskiej. No takie w sumie biało-niebieskie, no to typowe dla nich. Oni lubią takie kolorki. Ja dzisiaj biorę i robię ten. I robię pulpeciki w sosie pomidorowym. Właściwie to kotlety te mielone. I po prostu zalane tym. Zalane passatą pomidorową. I no serio, poręczę teraz u góry. Oj, ziomki. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy mi to wyjdzie, czy nie. I na ten moment, no, czekam. Bo się troszkę gotuję. Żeby to mięsko na pewno się tam zagotowało. Żeby nie było sytuacji, że mięska gdzieś nie dopiekłem. No bo wcześniej zapiekłem te pulpety, nie? Ale to różnie bywa i lepiej sobie jeszcze tym sosiku podgotuję. Żeby na pewno był gicior. Koniec! Jest! Konstrukcja gotowa. 52 minuty zajął mi domek arabski. Ale jest 5 gwiazdeczek. Zostań tutaj. No ja sobie tutaj poogarniam. Taki piękny domek arabski. Tu częściowo murowany, częściowo wylewany. Z basenikiem. Zarąbioza. I z tarasikiem. Dobra. No to widzimy się dalej. Pojawił się mi taki poziomik, sprzątanie basenu łatwy, 2200. Widzę, że to jest dokładnie ten poziom z... Witamy ponownie w arabskim domu, poproszono cię o posprzątanie basenu i ogrodu. Przez jakiś czas były zaniedbywane, używaj starych narzędzi, a także zupełnie nowych. Poziom opracowania we współpracy z Pool Cleaning Simulator. Dobrej zabawy. No właśnie, ciekawi mnie, co tu wymyślili. Okej, myjka ciśnieniowa. Tu widzę śmieci. Przytrzymaj, wyrzuć. Dobra, przytrzymaj, rzuć. Okej, żeby nie poleciało gdzieś za daleko. Ale głośne to. Ja pierdziu, ja sobie muszę słuchawki przyciszyć. Przecież to jest zarąbiście głośne. No i co, i serio tak muszę? Po kawałeczku, tak? Okej, dobra. No to wyczyśćmy jedną ścianę może. Razem. I co to będzie? Można sobie rysować po tych glonach. No chyba ktoś mu nie zadbał za bardzo o ten basen. Spuścili wodę, nie zadbali. Właściwie to musiało być zaniedbane przed spuszczeniem wody. No ale dobra. No i co? No i mam przyczyścić cały ten basen. Włóż śmieci i naciśnij Z, aby przytrzymać. Plus do tego użyj kosiarki. No to czekaj. Teraz sobie weźmiemy... Oh, wait. To powinno być do śmieci, nie? Także... Okej, kolekt 1x4, jest gicior. Tu widzę, że drugi worek. Też tam go rzucimy. Tu widzę jeszcze jeden worek. No, weźesz ten worek. Przecież on nie może ważyć nie wiadomo ile. Dobra, zbagował się. Też poszedł tamtą stronę. Jest git. Widzę, że jest koszenie trawy. Cudowne. Cudowna czynność. Uwielbiam. Dobra, podwórko czyste to mam posprzątane. Zacznij od koszenia trawy, na początek podejść do kosiarki. FWSD, no to wiadomo, to koszenie to jest super sprawa. To ja sobie będę bawił się za chwilę koszeniem. Dobra, to wymyję ten basen i wykoszę i wrócę do was. Powiem tak. Kosztowało mnie to 2200, a teraz się zastanawiam, czy ja za to coś kasy dostałem.
Będę musiał sobie sprawdzić na nagraniu, czy coś mi za to kasy wpadło, czy ja na tym zarobiłem, czy ja właśnie na tym straciłem hajs. Czy to czyszczenie basenu to nie była przypadkiem czysta strata kasy? No ale dobra, to się przekonamy później. W tym momencie bym sobie wziął i sprawdził kolejną misyjkę. Dosłownie trzeba było tylko wyczyścić to wszystko tą myjką ciśnieniową i tym, także niedużo czasu niby to zajmuje, ale takie niezbyt satysfakcjonujące bym powiedział. Chata w stylu afrykańskim. To jest coś... To jest ubogacenie. To jest ubogacenie, które chcę poznać, także Afryka, kolebka dzikich lwów, zebr i żyraf i nie tylko, kraj wielu tradycji i wierzeń. Dowiedz się więcej o tym malowniczym miejscu jego pochodzeniu, budując tradycyjną afrykańską chatę z kupy. Tak standardowo. Pick up the pickaxe, no to mam, fajnie, ale oni nie mają takich umiejętności, oni to wiecie, to jest za dużo, nie, jakby... Rozbij kamień. Wszystko subcio, ale oni nie mają takich umiejętności, oni nie mają takich, to jest zbyt duże ubogacenie, jakby dawanie im kilofa, nie? To... Ajajajajajajajaj, dobra. Będę leciał z tematem. Nakładamy takie linki. Nie wiem jak to nazwać, bo to jest w sumie pewnie ususzona trawa, czy kora, czy coś takiego i w ten sposób są robione te domki, w sensie łapane tutaj a la liną. Jak widzicie, dużo patyków, błota, glina, piasek pod spodem, później była ta glina na dole, no a teraz tutaj jest suche trawy znowu. No to tu mam jakieś te suche trawki, mam kilka odłożonych. I to jest 85%. No to dobra, no to już pozbierajmy sobie tą suchą trawę. Ile tego ma być? 15. Dobra, ile tego się zbiera za jednym razem? Aha, to jest dosłownie 1 do 1. No to dobra, no to 15 trawek pozbieramy. Powinno to w miarę szybko pójść. Lecimy z tematem. Ile my tego mamy? Co to było za bzdryngu bzdryngu? Był dźwięk bzdryngu bzdryngu, a nic nie było. Nic nie wpadło. To o co chodzi? Ja myślałem, że może jakieś, wiecie, dodatkowe złotko czy coś znaleźliśmy znowu, a tu bieda. Bieda. Cały płot tutaj wcześniej zrobiłem, wyłożyłem wcześniej tym siankiem, plus narobiłem patyków, plus nazbierałem kamieni. Ogólnie wszystko gdzieś tam w międzyczasie. Kamyczek. No mam tego nazbierane sporo, więc... Więc mam nadzieję, że za niczym chodzić już nie musimy. Tada! Jest! 39 minut, ale to przy okazji jadłem, zbijałem bąki i tak dalej, także... Także. No, ale tu chyba surowców nie sprzedamy nigdzie. Tak mi się wydaje, że tutaj kontenera na surowce chyba nigdzie nie ma. Także zostało nam tak, tyle patyków, tutaj jest chyba setka patyków. Tutaj są te większe patyki. Tyle zostało większych patyków, tyle zostało mniejszych patyków, tyle zostało tych sianek i 42 te kloce znalazłem, także spokojnie z samych tych klocków by wybudował kolejny, chociaż nie, aż tyle tego nie ma. Ale spokojnie drugą taką chatę bym mógł zacząć budować, nie? Spoczko. Także tak to sobie wygląda. Zapisz. Tak, przy każdej chacie zawsze robiłem porządek, przy tej zrobiłem syf. Przypadek, nie sądzę. Dobra, sprawdzamy co za trzeci domek można by wyhaczyć. W sumie to czwarta misja dzisiaj, nie? Bo jeszcze było to czyszczenie tego basenu. Dom z blachy. Okej, okay. To wszystko Afryka cały czas teraz, nie? Tak jak utknęliśmy na Afryce, to tak lecimy, nie? Chociaż tam Arabia, to tam... Czy to jest Afryka? Czy to co tam było? To chyba była jeszcze Afryka. Chociaż nie wiem, czy to już nie była Azja, czy coś. Jedna z tych największych gospodarek w Afryce, pełna pięknych widoków, a także dzikich zwierząt, takich jak geparty, lamparty i żyrafy. Republika Południowej Afryki to kraj obfitujący w różnorodne krajobrazy, od smoczych gór po pustynię Karru. Poczuj się jak jeden z miejscowych i zbuduj wokół siebie schronienie z blachy. Tak. Wstęp nam mówi o pięknych widokach, o wspaniałych regionach i tak dalej, po czym gra nas wrzuca w takie miejsce.
Czyżby nie tylko ja miał takie podejście, takie luźne? Dobra, czyli będziemy zbierać kamyki na studnie. Dobra, no to co? No to ja się pobawię znowu w zbieranie kamyków, zbieranie blachy i układanie tutaj tego wszystkiego i zobaczymy, co nam z tych puzli 3D wyjdzie na koniec. Bo chyba taki będzie efekt końcowy, że po prostu złożymy z tego puzzle 3D. I co? Ale trzeba przyznać, że dużo punkcików dostajemy za układanie kamyków. Jest git. Dobra. Kończymy. Tak, ostatni gwóździeczek i jest chatka wybudowana. W sumie to w tej chatce chyba wam najmniej pokazywałem, jak na razie ze wszystkich chatek, jak cokolwiek budowałem. Otóż gra wymagała studni, no to kojarzycie, musiałem nasypać kamieni, przyłożyć to tutaj drewienkiem. Tu stały takie dwie chatki, które trzeba było rozłożyć, no to młot i po prostu trzeba było trzymać ten lewy i przy tym stać i to się rozwalało długo czasu. Taki grindzik, typowy grindzik. A tą chatkę, no to tak jak widzicie, blacha, drewno, gdzieś tam kilka palików, takich rzeczy i to wszystko tutaj trzeba było naukładać. Ale misja w tym samym stylu, co ta afrykańska i ta wcześniejsza, że trzeba sobie samemu nazbierać wszystkie surowce, samemu wszystko naprzynosić i poukładać. Także miałem troszkę nadstan, tu jak widać nadstan wszystkiego, nie? Tu mamy nadstan belek, tu mam nadstan deseczek, nadstan tych jeszcze deseczek takich ładniejszych. No to są wszystkie surowce, które mi się nawet nie przydały. Także nadstan spory. No i dużo było klepania młotkiem. Oj, dużo było klepania młotkiem. No, to tyle. Domek szachunkowy. Taki sobie zacząłem budować. Jestem w 80% tego domku i stwierdziłem, że w sumie może bym wam tak pokazał cokolwiek. Bo tak jakoś, wiecie, czasami jest tak, że house builder po prostu odpalam i zaczynam coś robić i leci. No leci, że tak powiem. No i właśnie dokładnie taka sytuacja. No i odpaliłem sobie tego house builderka i tak leci, no tak. Dokładam sobie tu co chwilę coś, tu sobie coś tam zarzucę, tu dołożę jakąś deseczkę. Taki bardzo ciekawy dom, taki staroeuropejski. Wiecie, tu cegła, tu bardzo dużo drewna. Wełną wyłożony, ale równocześnie gdzieś w środku były płyty nie OSB, tylko... Czy OSB? Te płyty, które się kładzie na gipsowe. I właśnie nie te drewniane, tylko takie gipsowe, nie? Miałem takie, no, tak jakby troszkę nie tak, nie? Nie, niby tak fajnie tradycyjny taki domek, ale te płyty to tak, jakby były jeszcze OSB, to jeszcze spoko, gdyby to były drewniane. Ale takie, to nie tędy droga, nie? Ale... A tak poza tym to bardzo ładny domek, no i okolica też tutaj bardzo ładna. Taka, wiecie, nad takim bagienkiem, tak szrekowo się robi, tak klimatycznie. No patrzcie. No i prawie was na końcówkę zaprosiłem. 34 minuty budowałem. Także taki już szybki domek, tak... Rzadko się zdarza, żeby coś tak weszło i tak... Taki malutki. Tutaj jest wiatrołap. Tutaj jest... Pewnie jakiś schowek, łazienka, może coś ten. Tutaj pewnie duży pokój, może z kuchnią. No a tu na górze pełno pokoi. Raz, dwa. Tu pewnie jakieś garderoba czy coś. Trzy, cztery pokoiki. Zarąbisty domek. Dokładnie taki bym chciał mieć. Nie, wolałbym parterówkę. A tutaj na dole jeszcze garaż z kotłownią. Kurde. No i co to potrzeba? Trochę drewna, trochę cegiełek. Zarąbista sprawa. Szachulcowy, a nie szachunkowy. Szachulcowy. No. Zarąbista sprawa. Piękny domek. Czego więcej chcieć? Taka wieś, tutaj jeziorko, ten. Lisek sobie biega, króliczek sobie gdzieś tam co chwilę biega. Co więcej człowiekowi potrzeba? Hmm?
Zrobię jeszcze. Chciałem sprawdzić, czy mogę tutaj wejść na górę, bo nie znalazłem tych za wielu w ogóle rzeczy tutaj. Duszka znalazłem tam z tyłu. Tutaj trzeba było przejść i tutaj po tym mostku i tutaj był duszek, nie? No, to duszka znalazłem, ale nie znalazłem jakichś skarbów czy coś na tej mapie. Także w sumie to tyle z tego domku. Tyle z tego domku. Sprawdźmy, co bierzemy kolejnego. Wyjście, tak. Co nam się tu kolejnego wybierze? Afrykę całą wyczyściliśmy. Tutaj tą Azję też wyczyściliśmy, więc została Europa i Ameryka. Europa, czy tutaj jest coś nowego? Domek skandynawski średni, dom przy latarni morskiej, domek na drzewie. Domek na drzewie może być ciekawy, to z niego bym więcej chciał nagrać, a teraz bym chciał takie, żebym nie nagrywał dużo. Dom skandynawski. Kurde, ale ten dom skandynawski wygląda trochę jak taka ziemianka. Witamy w Szwecji, gdzie pragnienie podążania za duchem czasu jest zawarte nawet w krajowym motcie. W przerwie od pracy zapraszamy do podziwiania zapierających dech w piersiach widoków oraz delektowania się lokalną kawą z dodatkiem czegoś słodkiego. Chyba, że macie ochotę na Surströmming, czyli marynowany śledź o specyficznym zapachu. Wrzućcie go na ruszt, aby przeżyć niezapomnianą przygodę. Tymczasem zachęcamy do powędkowania w pięknych krainach i cudownych zatokach Szwecji. Pamiętaj tylko, aby wrzucić rybę z powrotem do wody, niczym prawdziwy Szwed. To co, że nie ten? Że nie jedzą rybek? Że wrzucają je zawsze z powrotem? Nie. Nie. Niemożliwe. Nie no, nie słyną z tego, że jedzą rybki. Wykop dołki pod fundament. Musisz wykopać 7 małych dołków i jeden duży. No to nie wygląda. A! Czekaj, ta. Ciekawie to wygląda. Szczerze powiedziawszy, ciekawie to wygląda. To dobra, opierniczymy na razie wokół. Czy ja właśnie słyszałem kozę? Czy tutaj się odpala Goat Simulator? No i bardzo dobrze, srebrna statuetka. I to rozumiem. Gdzieś ta kasa skądś się przecież bierze na budowę tego domu, nie? Gdzieś trzeba to srebro i złoto znaleźć. No. Dawaj, no. Kopej, szukaj. O, tu jest jeszcze jakiś taki mały dołek. Kurde, ciekawi mnie, jak ten domek będzie wyglądał, w jaki sposób on będzie zbudowany. Jak to będzie się opierało? Czy to będzie taki, wiecie, normalny domek, czy to też będzie jakieś takie kombinowane właśnie coś trochę pod ziemią, coś ten... No oni tam mają problem z wiatrem, nie? Przy tych fiordach, przy tym wszystkim. Dobra. Tu coś się jeszcze zrównał, terenik. Tu coś się jeszcze zrównało. Tu coś się jeszcze zrównało. No i niby by było? Niby by było, ale nie jest. Dodać przedmiot, przenieść. Gdzie jest ta koza? Gdzie jest ta owca? Owca, koza, co to tam jest? Tu więcej nie ma. Czas kopać rowy pod fundamenty, podejść do łopaty, użyj, skieruj. No i co? No i wykopałem wszystko. Co tu jeszcze nie mam wykopać? Miał być jeden duży. Jest. Z rowkiem na dole i 7 małych. Raz, dwa. A, tu jest. Raz, dwa. Trzy tutaj. Cztery. Pięć. A, sześć. Siadło. Ułóż kłody i przeciągnij. Czym. I... Dobra. Już się bałem, że weźmie i gdzieś rzuci mi tą kłodą, czy się spaguje i poleci nie wiadomo gdzie. Ułóż kłody i przeciągaj je we właściwe miejsce. No, eureka. Wcale tego nie robię. Wielbym, jak gra mi podpowiada coś, co ja już robię. Takie... Jakbyś nie wiedział, to właśnie robisz, nie? Gdybyś sobie nie zdawał sprawy, to jest zadanie, które właśnie wykonujesz. Dobra.
Dawaj, przejdziemy tędy. Przejdziemy tędy. To może byśmy tak przepchnęli tak trochę dołem. Tak, tak, tak tu, środkiem. Siadło. I jeszcze jedna kłódka. Kłódka. Mhm. Kłoda, jak się patrzy. Kurde, to faktycznie jest taki domeczek, taki ten. Taki pod spodem, pod ziemią, taki, taki. Fajne. Myślę, że to szybko też pójdzie. Tego kamienia trochę gdzieś tam nazbierałem. Tam, 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 tam. Multiklik. O. No to mi się wydawało, że ja go nazbierałem. Ta, bo to są te kamyki, co ja tu sobie chodziłem i gdzieś zbierałem po trzy. No to... To jednak trochę trzeba ich nazbierać. Ile tam ich potrzeba? Łap ducha! 88. No i tak, 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 tak to właśnie wygląda, że już się wydaje człowiekowi, że coś zdobył, że już do czegoś doszedł w życiu ten, a tu się okazuje, że kamieni na durny piecyk nawet nie ma, nie? Czy ty to kładziesz po jednym? Tak? Serio, musiałbym to tak klikać po jednym, gdybym nie miał tego multiklika? To irytujące. To się cieszę mega, że mam ten multiklik podpisany na myszce. Naprawdę w większości myszek, w większości oprogramowania można sobie to zrobić, więc jeśli coś, to, to polecam. Dobra. Pytanie... A, mły? Tom. Kurde, no. Elektrownia wodna, czy taki młynek wodny? Pytanie. Czy to będzie na siłę taką mechaniczną całkowicie, czy będzie z tego wyciągał prunty? Zaraz się okaże. Zaraz się okaże. Piłę robi! Czyli na mechaniczną. Ale fajne, to będzie taka piła, taka z prawdziwego zdarzenia. I co, i będę tam sobie nosił dechy albo ten, albo kamienie, żeby mi je popodcinało? Fajne by to było. Albo takie tylko i wyłącznie ozdobne. Dobra, no jak będzie coś ciekawszego, to was zawołam. Znaczy was zawołam. Zobaczymy się. Mówiłem, że pokażę wam, jeśli będzie coś ciekawego, nowego. I ten domek wygląda zarąbiście w takim wikińskim stylu. Ale co wam chciałem pokazać, to tutaj jest ten motyw z kamieniami. O, chyba nawet będę musiał je dorobić. Patrzcie, wkładamy kamień tu pod to, co wcześniej składaliśmy. I to przecina kamień. Tudum, taka rozpływarka do kamieni, nie? Zarąbiste. Tylko cały czas mi tych kamieni brakuje, więc robię to co chwila właściwie z kolejnymi kamieniami, więc... Zarąbiste było, jaki dźwięk coś wydaje. Zarąbiste było na początku, przez pierwszych, nie wiem, 2-5 razy, a w tym momencie to już zaczyna być nużące, że tak powiem. Jak co chwilę muszę tutaj rozwalać te kamienie, zanosić je tam, czekać aż to mi się jeszcze do tego rozłoży na kawałeczki. A funkcja zakupów tutaj, no, tyczy się tylko i wyłącznie gdzieś tam ogrodzenia takich rzeczy i tym podobne, więc... Zanosimy sobie kamyczek. Tutaj. I zbieramy. I zbieramy, co to mamy. Tu nie mam już nic odłożonego, nie mam. Bo tam sobie robiłem taki podręczny magazyn tych kamyków. Dobra, jak te kamienie się też tu robią, to one się bagują i lubią sobie gdzieś polecieć po prostu nie wiadomo gdzie. Także przydałoby się tam stać i je zbierać na bieżąco. A tu trzeba biegać, latać, załatwiać tysiąc rzeczy. To nie ma tak. To nie są spokojne wikińskie czasy. To nie wystarczy raz na 5 lat pojechać na wyprawę, nie? Złupić Francję. Trochę Anglii. Nie, nie. Tu trzeba zapinkalać z kamykami. Nie dziwię się, że oni woleli ten... Woleli łupić Francję niż budować domy. Biorąc pod uwagę, jak musieli takie kamienie brać i przygotowywać sobie. Dobra. Tutaj. I teraz bardziej te, które zostały. Pouzupełniamy. Jest gicior. I zabrakło.
Mam nadzieję, że wystarczy. Trzymam kciuki. 24. Powinno bez problemu wystarczyć. Jest. Dobra, zakładamy drzwi. O, drzwia. Framuga. Serio? Potrzebna była framuga? No, też takie forma dopasowania, żeby ładniej wyglądały te drzwi. A my drzwi składamy z tych desek. A ja miałem takie, po co on te kolejne deski dokłada, nie? Ale okej. Okay. Spoko, bo najpierw deski lewitowały, później się je za... Później się je blokuje osobnymi tymi... No, takimi złączkami. 10 razy więcej sensu by to miało, gdyby były ten... Gdyby te drzwi spinał gdzieś, wiecie, z boku i je zakładał, nie? To by miało sens. Okna. No ale to jest dobry patent, nie? I wkopujesz dom w ziemię i nie przejmujesz się już taką izolacją, nie przejmujesz się już tak wieloma rzeczami, fundamentem i tak dalej. Chcesz mieć głębszy domek, chcesz mieć wyżej w domku, to sobie kopiesz głębiej, zabezpieczasz ten środek. Chcesz kolejne pomieszczenia, wykopujesz sobie na boki. Nie wiem, no mi się podoba zamysł taki. Tylko osuwiska, woda w Polsce, 1000 różnych rzeczy, no i to tak... Jak przychodzi to do czego, to się okazuje, że to bardziej wymagające niż normalne zrobienie czegoś na wierzchu. Na powierzchni. A nie jak kret pod ziemią. Dobra, bo widzę, że znowu będę musiał nazbierać tych kamieni i to do 132, więc troszkę czasu zejdzie. No. Skończyłem domek wikingów. A, i kliknąłem kontynuuj. Super. O, dom Castle Flipper. Jej, odblokował się nam. No to będziemy mieli na kolejny odcinek idealny. Tymczasem chcę wam pokazać ten domek skandynawski. Odwiedzimy sobie ten domek jeszcze. Mimo, że nas tutaj wyprowadzili bardzo szybko. Mój błąd, źle kliknąłem, ale... Co tu się dzieje? Czemu tu się coś baguje? Tu deski się bagują. Tu. Panie, spokojnie, spokojnie. Tu jedna deseczka, tu druga deseczka. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Tam była drabinka. Jest drabinka. Tutaj była deseczka, to można by to wszystko poukładać, posprzątać, ale nie ma po co, bo i tak tutaj nie mamy możliwości sprzedania rzeczy ani nic. Duszku, złapaliśmy go jeszcze raz. Dobra, no a tu wam pokazywałem jak ten, jak się wytwarzają te kamulce, więc to było gicior. Ciekawy patent z tymi kamieniami. Ciekawie to w ogóle. No i taki zamszały domek, nie? Tutaj właściwie tylko i wyłącznie ten komin był w środku, a cała reszta to żeśmy składali z tego drewna te kamienie i taki mchem pokryty trawą. Że suma summarum, jak przyszło co do czego, to faktycznie można zrozumieć, dlaczego ciężko było znaleźć, nie? Taki domek, nie? Jak nawet mur oni przykryli tam mchem, trawą czy coś, to gdzieś tam z daleka jak się patrzyło, to... No jeszcze jak tu przód byłby zakryty jakimś chem, trawą, ten to już w ogóle ciężko by było dojrzeć taką wiochę ukrytą w ten sposób. No nic, dobra. No to co? To gdzieś tam kolejny? Myśli, że kolejny? Może nie kolejny, może koniec już odcinka? Koniec. Nie wiem ile tego wyszło, ale dużo tego wyszło. Pewnie materiału długościowo jakoś nie ma niesamowicie dużo, ale dużo domów zbudowałem dzisiaj, dużo czasu w grze spędziłem, więc cóż, no podsumowując, ja się w House Builderze świetnie bawię. Ciekawie poznać sobie te sposoby, architekturę całą, wiecie, z różnych stron świata i tak dalej. Ciekawie to wygląda. Szczególnie, że gdzieś tam co nieco czytałem na necie w międzyczasie o tych rzeczach, które tutaj buduje i faktycznie takie tam sposoby budowania, takie podejście gdzieś tam w różnych miejscach na świecie i tak dalej, to się zgadza, także Playway tutaj twórcy tej giereczki wzięli nie zrobili sobie tego tak se, tylko zrobili research, przygotowanie, ładnie wszystko, także jest full wypasik. No, także piękne fiordy, piękny młynek, piękna chatka. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Z tej strony był niepopularny, to był, jest, no i będzie House Builderek. Bye-o.